Kredyty frankowe od lat spędzają sen z powiek osobom, które zdecydowały się na ten rodzaj zadłużenia. I choć obecnie sądy w przeważającej większości orzekają na korzyść frankowiczów, wielu kredytobiorców wciąż nie może się zdecydować na ten kolejny krok, którym jest pozwanie banku. Wynika to najczęściej z obawy przed samym postępowaniem sądowym, koniecznością prowadzenia procesu i wdania się w otwarty spór z bankiem. Wielu kredytobiorców łudzi się, że banki w końcu przestaną angażować się w procesy i roszczenia frankowiczów będą uwzględniać na etapie przedsądowym. Obserwując działania banków w zakresie spraw frankowych, łatwo jednak zauważyć, że banki wcale nie zamierzają składać broni i poszukują coraz to nowych rozwiązań i argumentów, które będą uzasadniać ich stanowisko. Jeśli więc kredytobiorca chce się uwolnić od kredytu frankowego, musi pozwać bank, a zwłoka w tych działaniach na nic się nie zda, a jedynie odsuwa w czasie nieuniknione. Koronnym argumentem, który przemawia za tym, by nie odwlekać pozwania banku, jest fakt, że na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wyroki zapadłe w sprawach frankowych w większości przypadków uwzględniają roszczenia kredytobiorców, a więc kierunek orzeczniczy jest zdecydowanie bardziej przychylny frankowiczom. Po latach niepewności, kiedy sprawy frankowe stanowiły bardzo dużą niewiadomą i kiedy sądy tak naprawdę nie wiedziały, co z roszczeniami posiadaczy kredytów frankowych zrobić, co bezpośrednio przejawiało się w rozbieżnym orzecznictwie i częstym nieuwzględnianiu roszczeń, obecnie można powiedzieć, że to kredytobiorcy w zasadzie mają przewagę. Decydując się więc na pozwanie banku, kredytobiorca ryzykuje znacznie mniej i ma zdecydowanie większe szanse na wygraną. Orzecznictwo w sprawach frankowych od kilku lat, choć bardzo powoli, kształtowało się w kierunku zgodnym z życzeniem kredytobiorców i obecnie nie ma już wątpliwości, że na przykład postanowienia umowne w zakresie przeliczenia kursu waluty odsyłające do kursu wskazanego w tabeli banku stanowią klauzule abuzywne, to jednak prawdziwy przełom nastąpił dopiero wówczas, gdy na temat polskiego kredytu frankowego wypowiedział się sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok TSUE spowodował więc, że sądy przestały bać się orzekania o nieważności frankowych umów kredytowych, gdy z roszczeniem w tym zakresie występuje kredytobiorca. Kredyty te przestały być więc utrzymywane przez sądy tak naprawdę na siłę. We wcześniejszych wyrokach wydawanych w sprawach frankowych zdarzało się bowiem, że pomimo stwierdzenia abuzywnego charakteru niektórych postanowień umowy i wyraźnego żądania unieważnienia umowy, sądy o nieważności nie orzekały, powołując się na interes kredytobiorcy i fakt, że unieważnienie umowy spowoduje, że kredytobiorca będzie musiał zwrócić niespłacony kapitał w krótkim czasie, co zwykle w ocenie sądu nie było dla niego korzystne. Wyrok Trybunału dał więc sądom zielone światło do unieważniania frankowych umów kredytowych, z czego sądy teraz chętnie korzystają, a kredytobiorcy częściej z takimi roszczeniami występują. Korzystne dla kredytobiorców orzecznictwo i zdecydowanie duże szanse na wygranie z bankiem to jednak nie jest jedyny argument, by dłużej ze złożeniem pozwu nie zwlekać. Po wspomnianym wyroku TSUE sądy zdecydowanie częściej zaczęły uwzględniać wnioski kredytobiorców o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania sądowego. Oznacza to, że obecnie jest znacznie łatwiej uzyskać zabezpieczenie, które polega na czasowym, czyli przez czas trwania procesu, zawieszeniu obowiązku spłaty kredytu. Ryzyko przegranej w sprawie frankowej przy umiejętnym prowadzeniu postępowania znajduje się obecnie na najniższym możliwym poziomie, co należy wykorzystać. Trzeba mieć na względzie, że mimo wszystko sytuacja w sprawach frankowych nadal jest bardzo dynamiczna i wcale nie ma gwarancji, czy tendencja ta się nie zmieni. W końcu banki w żadnym wypadku nie zamierzają odpuścić. Doskonałym przykładem tego, że banki nie składają broni, lecz szukają coraz to nowych rozwiązań i argumentów, które przekonają sądy do przyjęcia ich stanowiska, przynajmniej w określonym zakresie, jest kierowanie kolejnych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości. I choć pytania te kierują sądy, to nie ma wątpliwości, że robią to w interesie banków. Banki, jak widać, nie czekają z założonymi rękami, gdy kredytobiorcy walczą w sądach o swoje prawa, lecz podejmują coraz to nowe działania, by z kredytów frankowych wyjść obronną ręką i stracić jak najmniej. Kierowanie coraz to nowych pytań do Trybunału kupuje też bankom czas, gdyż niewykluczone jest, że część sądów postanowi jednak wstrzymać się z wydaniem rozstrzygnięcia do czasu, aż Trybunał zajmie stanowisko. Niemniej jednak, obserwując obecną sytuację, można wywnioskować, że sądy orzekają bez oczekiwania na nowe odpowiedzi z TSUE. Z pozwem nie warto czekać, również z tego względu, że obecnie opłata sądowa od pozwu ustalona jest na stosunkowo niskim poziomie. Inicjując więc w tym momencie proces, niezależnie od tego, z jakim roszczeniem i na jaką kwotę wystąpisz, nie zapłacisz więcej niż 1000 zł. Wysokość opłaty sądowej ustalona jest jednak przepisami ustawy, a jak wiadomo, przepisy te mogą zostać nagle i szybko zmienione. Wystarczające jest bowiem usunięcie z ustawy regulacji dotyczącej opłaty w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych i wówczas w przypadku roszczenia przewyższającego kwotę 20 tysięcy złotych naliczona zostałaby opłata stosunkowa wynosząca 5% wartości roszczenia,
W przypadku spraw frankowych robi to naprawdę dużą różnicę. Nie da się nie zauważyć, że banki, widząc skalę przegranych spraw w sądach, zaczęły wydzielanie i sprzedaż zdrowych aktywów, pozostawiając w strukturach wyłącznie toksyczne kredyty. Może to w przyszłości doprowadzić do sytuacji, w której frankowicze mogą nie być w stanie wyegzekwować zasądzonych roszczeń. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy spłacili już więcej niż kapitał otrzymanego kredytu oraz tych, którzy w sądach dochodzą jedynie nadpłat. W najgorszej sytuacji są klienci byłego GE Money, który zakłada upadłość w razie konieczności restrukturyzacji. Po sprzedaży zdrowych aktywów banku BPH do Alior Bank w 2016 roku w tak zwanym małym BPH pozostały tylko kredyty frankowe. Stanowią one 90% aktywów banku, a bank ten nie prowadzi istotnej działalności operacyjnej poza windykowaniem należności z toksycznych kredytów i prowadzeniem spraw sądowych z kredytobiorcami oraz innymi wierzycielami. Jednocześnie według sprawozdania finansowego za 2018 rok wartość spraw sądowych z udziałem tego banku jako pozwanego wynosi ponad 250 milionów złotych, z czego wartość spraw frankowych to ponad 155 milionów złotych. Przed kredytobiorcami ucieka też Deutsche Bank Polska, który po przeniesieniu jesienią 2018 roku zdrowych aktywów do Santandera pozostał w większości z toksycznymi kredytami denominowanymi do franka szwajcarskiego. Raiffeisen Bank Polska po przekształceniach i sprzedaży zdrowych aktywów do BGŻ zatrzymał toksyczne kredyty w ramach struktury spółki matki z siedzibą w Austrii. Z drugiej strony z rynku docierają informacje, że agencja ratingowa Eurorating zweryfikowała swoje oceny i obniżyła rating Alior Banku. Ponadto Eurorating ryzyko kredytowe dla Getin Noble Banku ocenia jako bardzo wysokie, z niską zdolnością do obsługi zobowiązań, nawet w przypadku sprzyjających warunków. Natomiast poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności agencja określa jako niski lub bardzo niski. Perspektywa dla ratingu AIM Banku i Banku Millennium została zmieniona już w październiku ubiegłego roku. Jako przyczynę agencja wskazała wzrost ryzyka niekorzystnych rozstrzygnięć prawnych w zakresie hipotecznych kredytów walutowych, których duży portfel bank posiada. Z powyższego jednoznacznie zatem wynika, że czekanie z pozwaniem banku na niewiele się zda, a w niektórych przypadkach może okazać się nawet bardzo niekorzystne. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę www.frankowicze.net oraz do subskrypcji tego kanału.